Halo, dzień dobry. Zmieniamy zimę na lato, bo przyjechaliśmy na piękną Gran Canarię, gdzie temperatura jest w okolicach 23-24 stopni. Także idealna temperatura do jazdy na rowerze. A co jest tutaj takiego fajnego? O, to jest moja maszynka, którą będę podczas tego wypadu sobie jeździł. Także no co tu dużo mówić. Dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień jazdy, bo mamy w planach około 100 km. Wzniosy to nawet nie patrzę, bo to będzie pewnie ze 3 albo 4 tysiące, bo tutaj to już nawet nie patrzę na wzniosy, bo będzie dużo. Wczoraj żeśmy przyjechali tak naprawdę. No i zakręciliśmy sobie taką lajtową rundkę tutaj po prostu w okolicy, żeby się przejechać. Dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że oficjalnie rozpoczynamy serię kilku filmików z pięknej Gran Canarii. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Więc tak, wypada też parę słów powiedzieć o tym cudzie, którym będę się po prostu przemieszczał na co dzień. Jest to Faktor Ostro Gravel, z tym, że jest troszeczkę zmodyfikowany, bo ja mam wsadzone tutaj swoje koła szosowe. Mam też do niego opony gravelowe, ale to jeszcze wszystko przyjdzie czas. Tutaj mam troszeczkę dokokszone właśnie w różne torebeczki z racji tego, że po prostu będziemy przewozić. Tutaj mam drona, tutaj mam jakieś dodatkowe baterie do drona, żeby to wszystko wam ładnie nagrać. Wszystko działa jak należy. Ja ze swojej strony zrobiłem sobie tak, że akurat do tego roweru wybrałem sobie buty MTB, czyli takie w jakich jeżdżę na gravel, i tutaj też mam po prostu zapięte pedała SPD. Dlaczego? Z tego względu, że po prostu jak będziemy sobie jeździć, będę chciał też gdzieś podejść, zrobić jakieś zdjęcie, coś nagrać, i stwierdziłem, że po prostu będzie mi tak wygodniej. Także jak, czy ta decyzja była dobra, czy nie, to się tak naprawdę okaże, bo nie wziąłem żadnych innych butów, także trzymajcie kciuki, żeby to była dobra decyzja. Właśnie czekam na ziomeczków, bo będziemy jeździć sobie, w sumie przyjechało nas tak naprawdę 6 osób, ale ja jeszcze wziąłem oprócz tego sobie gumy gravelowe, bo będę chciał sobie zobaczyć, jak wyglądają gravele na Gran Canarii. Tutaj faktorek, którym dzisiaj się będę przemieszczał, trasa już jest wgrana, także czekamy na chłopaków i zaczynamy, bo pogoda zapowiada się wyśmienicie. A co jeszcze takiego fajnego, większość osób, które gdzieś tam nas śledzi, no to wie, że akurat w tym sezonie Abus wspiera mnie, dlatego dzisiaj mam okazję jeździć sobie w ich nowym produkcie Power Dome. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jest klam. Ale bajka, w ogóle przepięknie. Co się tutaj dzieje? Ja tu w ogóle dzisiejszy odcinek to ogólnie pewnie będzie pod w ogóle ochami i jachami. Z tego względu, że dla mnie to jest w ogóle pierwszy taki wyjazd na rower gdzieś w ogóle w cieplejsze kraje. Na Gran Canarii w ogóle jestem pierwszy raz. No i co za tym idzie, też pierwszy raz na rowerze, także nie idzie przechwalić. Swoją drogą, jestem też po chorobie. Miałem zapalenie oskrzeli i tak na świeżo dopiero wsiadłem na rower po 3 tygodniach przerwy. A tutaj jednak trasy płaskie nie są. Więc trochę jeszcze odczuwam, że jestem taki osłabiony, bo po chorobie to trochę brakuje mi powietrza jeszcze. Ale też te widoki to wszystko rekompensują. Mam nadzieję, że te ujęcia z drona się wam podobały, bo ja to jestem w ogóle pod wrażeniem. Dlatego też chciałem wam jeszcze dodatkowo powiedzieć, bo ogólnie seria z Gran Canarii będzie o tyle fajna, bo raz, testuję sobie Faktora Ostro Gravel dzięki uprzejmości z VeloPointu Przemka. Dodatkowo, co jeszcze mam takiego fajnego, to w końcu podsumuję wam użytkowanie Karu Hammerheada 2. Kolejna rzecz to, że akurat w gravelu mam akurat założone koła szosowe i będę chciał w ogóle wyrazić wam opinię, jak się jeździ gravelem na kołach szosowych, po prostu jak na szosie. Wszystko zobaczymy, jak się to sprawdzi, dlatego też jaram się, bo tego typu rzeczy realizować na Gran Canarii, no powiedzcie, czy może być coś piękniejszego. Przerzucę sobie kamerę na tą stronę, bo tu jest lepszy trochę widok. No i powiem wam, że dla kogoś, kto jest tutaj pierwszy raz, to wrażenie, jakie to miejsce robi, jest niesamowite, naprawdę. Pomimo to, że fakt faktem, wzniosy są okrutne i idzie się przepalić, ale te widoki wszystko wynagradzają. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest istny kolarski raj, no. No niestety, przykra prawda jest taka, że co by tu człowiek nie naściemniał,
to jednak mam najgorszą formę z nich wszystkich. Co oczywiście objawia się tym, że chłopaki już pojechali bardzo, bardzo daleko, a ja ciągnę się gdzieś z tyłu, delektuję się widokami. No i oczywiście jak coś, to zwalę na to, że nagrywam, nie? No bo przecież nie powiem, że mam formę taką serniczkową. Także kręcimy dalej. Podjazdy faktycznie dają w kość, ale to jest pierwszy dzień, także trzeba trochę rozruszać nogę, tym bardziej, że po tej chorobie 3 tygodnie bez roweru, to daje się we znaki. A co jeszcze tutaj miałem powiedzieć, to nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj cała ekipa dzisiaj, no bo wraz ze mną też jest ekipa z Luxy, także dzisiaj i w ogóle cały wyjazd będziemy sobie testować, jeździć i pokazywać wam ich najnowszą kolekcję na wiosnę, koszulki o takie w różnych kolorach. Także jak według mnie po prostu sztos, ale też dajcie znać w komentarzach, jak w ogóle wam się taki design podoba. Tutaj taka piękna górska wioseczka, gdzie przed chwileczką napełniliśmy bidony. No czajcie, jak to jest przecudnie. No i tak, według traka powinniśmy jechać tędy. No. A mi to nie wygląda na drogę szosową, bardziej na gravela. Coś takiego. Także widzicie, kurde, można się gdzieś pogubić, bo chłopaki pojechali, my jedziemy troszeczkę z tyłu. No i będzie trzeba się chyba gdzieś dzwonić, bo w sumie nie wiem, którędy mamy jechać. Ja tutaj widzę, że nas bo trochę oszukuje, bo chyba takie ścieżki na szoskę to tak... No. A więc zdecydowaliśmy, że zrobimy sobie inną trasę, bo tamtędy to nie szło przejechać, a jednak na szosowych gumach, a tam to był taki mocny gravel. No i lecimy teraz tędy, ten objazd. Zobaczymy, czy nam się uda, czy się nam nie uda. A klimacik... Co tu dużo mówić? Ktoś, kto jest w stanie opisać to słowami, to musi być dobrym poetą. Teraz czas trochę na statystyki, bo w tym momencie mam 42 km. Już mamy 1000 w pionie, ale z tego co widzę, to dopiero 1/3 pionu. Na dzisiaj, także jeszcze przed nami 60 km. I jakieś 2000 w pionie, także nie ma miętkiej gry. Także łyda dzisiaj zapiecze. Ja mam takie pewne przemyślenie, bo zawsze ludzie to tak, a kupię sobie najlepszy rower, na jakim je stać. A wiecie co mi się wydaje? Że lepiej sobie kupić średni rower, a pieniądze, które zaoszczędzicie, po prostu wydać na takie kurde wycieczki, bo najlepszy rower na świecie nie da wam tego, co średni rower i takie miejsca. Tyle. Sobie takim fragmentem, gdzie tak naprawdę na zmianę był asfalt prima sort, ale dosłownie przeplatany takim kurde trochę, jak można powiedzieć, prawie że gravelowym gruzem. Także no drogi to tak nie zawsze są najlepszej jakości tutaj, ale te widoki kurde jakie tutaj są, to po prostu wynagradzają wszystko, bez kitu. Widzicie za mną tą kawiarenkę, restaurację, czy jak to tam, już nawet nie pamiętam jak się nazywa, mamy ją oznaczoną, ale coś na A, ale kurde, po tym podjeździe, o matko, powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tak dostanę w dupę. Z jednej strony jestem uchachany, ale z jednej strony jestem tak wymęczony mocno. Ale na szczęście jest to, że ten punkt, w którym teraz jesteśmy, to jest nasz kulminacyjny, w sensie najwyższy punkt na dzisiejszej trasie. Także teraz już będziemy w zasadzie zjeżdżać, a te podjazdy, które będą, to już będą raczej z tych takich krótkich, czy lekkich, nie wiem, ale na pewno krótszych. A w tym momencie idę sobie z Pawłem coś zjeść, napić się czegoś, bo już kurde trochę zdyszka. Tak z pół godzinki, może 40 minut sobie dychniemy i polecimy dalej, żeby trochę dać nogom odpocząć, bo
kolarska Mekka i męczarnia. Można to tak w skrócie powiedzieć. Dobra, już nie gadam głupot, idę jeść i pić. Ta pozycja tutaj jest całkiem ciekawa. Stare ubrania za 5 euro. Może weźmiemy. Jak, Paweł, ogólnie podjazd? Kurde, ciężko, naprawdę ciężko. Pięknie, ale kurde, daje tyłek, no, nie? No, daje. Bo my akurat z Pawłem jechaliśmy sobie, bo chłopaki polecieli mocniej, a my troszeczkę słabiej, bo my się delektowaliśmy i lataliśmy sobie dronem, robiliśmy fotki, także fajnie, bo każdy sobie jedzie tak jak lubi, tak jak chce i tak naprawdę przyjeżdżacie i po prostu bawicie się dobrze, nie? Dobrze, my już najedzeni, napici, także energia trochę naładowana, możecie pomyśleć, co gość się tak zwyubierał, ale teraz przed nami zjazd, a tutaj w sumie temperatura dość mocno spada na tej wysokości, więc musieliśmy się ładnie poubierać, żeby nas nie poprzewiewało, także lecimy, bo jeszcze przed nami jakieś 2 mini podjazdy, no i już będziemy potem wracać do domu. W tym momencie mamy 60 km, ale to wiadomo, z tymi przewyższeniami to te kilometry liczy się inaczej. Moi drodzy, to co teraz wam powiem, to nie jest do końca obiektywne, bo właśnie wydaje mi się, że lecę zjazd życia, ale to tak naprawdę wszystko będę podsumowywał na końcu naszego wypadu na Gran Canaria, bo w tym momencie jest to mocno nieobiektywne, bo ja jestem w ogóle tak zachwycony i wszystko mi się tutaj tak podoba, że żeby mieć jakąś skalę porównawczą, to musimy poczekać do końca, dlatego też ja się cieszę, zjeżdżamy dalej, no i co? I potem już nas jeszcze czeka tylko parę kilometrów na tak zwanym Gran Canaryjskim płaskim, także będzie spoko. No w tym momencie mamy 70 km, ale już mamy mocno w dół, także lecimy. Z jakże dużym uśmiechem na twarzy właśnie jedziemy ostatni podjazd, bo ja wam powiem szczerze, tak samo jak możecie słyszeć, że mój głos jest taki jeszcze nie do końca mój, bo tak po chorobie to jeszcze tak nie do końca na 100% jestem zdrowy, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, także tutaj jest przynajmniej ciepło, także nic się nie dzieje, także lecimy podjazd, a potem już finalnie w dół i trzeba będzie troszeczkę zrobić takie mini podsumowanie, bo myślę, że jeszcze go. Z przodu Seba, tutaj Pawcio, w takim klimacie. Tak się prezentują statystyki z dzisiaj. A teraz króciutkie podsumowanie. No przejechaliśmy troszeczkę ponad 100 km, prawie 2000 w pionie. No i powiem wam szczerze, że jak na pochorobie, to naprawdę nogi trochę mi dostały w kość, ale fajnie, że się zatrzymaliśmy, sobie coś zjedliśmy, także to jest bardzo, bardzo na plus. No powiem tak, ja jestem zachwycony, naprawdę tutaj te miejscówy, to nie chciałem wam cały czas mówić, jak tu jest zajebiście i zajebiście i zajebiście, bo to już było trochę nudne, ale powiem szczerze, że bardzo, ale to bardzo mi się tu podoba. Dlatego też będę chciał tu na pewno wrócić, ale jeszcze nie myślę o tym, żeby tu wracać, bo tak naprawdę spędzimy tutaj 7 dni. Zobaczymy, ile damy radę pojeździć na rowerze. Teraz jeszcze takie szybciutkie podsumowanie, bo pewnie was interesuje rower, na którym w tym momencie jeżdżę. Oczywiście rower nie jest mój, on jest pożyczony, żebym sobie po prostu potestował dzięki uprzejmości Przemkowi z Velopoint. No i też, jeżeli chodzi w ogóle o rower, całą specyfikację, zrobię wam osobny odcinek, żeby tutaj nie zanudzać. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to ten rower jest na elektronice od Srema. Ja do tej pory jeździłem na linkowych Shimano i powiem szczerze, że bardzo, bardzo mi się to podoba. Natomiast takie podsumowanie jeszcze będzie. Jest o tyle spoko, że tutaj sfitowany jest dość dobrze. Jedyne, co muszę zmienić, to siodełko, bo jest to Sele Italia SLR Boost. Mam też swoje siodełko, ale no to kurde, powiem szczerze, że teraz po tej setce to mnie tyłek po prostu boli, więc to idzie do zmiany. No i co, moi drodzy, ja jestem niezmiernie zachwycony. Tutaj wiadomo, grupka się podzieliła, bo na początku jechaliśmy całą ekipą, Sebastian sobie pojechał w ogóle gravelkiem, potem my w sumie z Pawłem się troszeczkę opóźnialiśmy z tego względu, że nagrywaliśmy, lataliśmy dronem, a to wiadomo, no nie każdy też tak lubi jeździć, więc to jest całkowicie normalne. Jedni chcą troszeczkę pogonić, nadrobić, po prostu pojechać szybciej. No mi tutaj, powiem szczerze, z tego, że mi się podoba, to też jakoś specjalnie nie chciało mi się gonić. Raz, że chciałem w ogóle po prostu nasycić się na tyle, na ile mogę tutaj tymi pięknymi krajobrazami. No i po prostu też je zarejestrować dla was. No mam nadzieję, że się wam podobały. A jeżeli się wam podobały, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo najbliższe parę odcinków to będzie taka seria rowerowa z Gran Canaria i nie będzie to tylko szosowa, bo będzie też gravelowa, dlatego też mam nadzieję, że się wam to po prostu spodoba. A na sam koniec chciałbym jeszcze podziękować
partnerom, czyli firmie Abus, za kaski, za ochronę, dodatkowo też za zapięcia rowerowe. Oczywiście tutaj firmie Luxa za to, że wyposażyła mnie w ich ciuchy, żeby można było fajnie, komfortowo po prostu przemierzać te Gran Canaryjskie klimaty. No, oczywiście Velopoint z racji tego, że dostałem fajny rower do testów, żeby sobie na nim pojeździć. Także teraz już na serio kończę. No i do zobaczenia w następnym odcinku z Gran Canaria. Trzymajcie się, cześć!